Tak może chcę Cię wymieniać. Chcę powiedzieć, że bardzo, bardzo Cię kocham. Zdolni nas, Panie, do uwielbienia, do tego myślenia. Za tyle na ile może tu wspierać słowa mogą wyrazić nasz miłość w Tobie. Bądź wymieniony na chwała Tobie. Ty jesteś Bogiem dobry. Ty jesteś Bogiem wielkiej miłości.
więc zachęcam. Zachęcam także do tego, abyśmy korzystali z propozycji, jaką proponujemy jako szkoła do mojej organizacji. Czy różne kursy, rekolekcje, już tak najbliżej kurs w życie, czyli ten kurs EWAS, zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Od poniedziałek na wspólną, czyli dla osób, które są we wspólnotach i wspólnoty, które usługują w tym stawie liczą, to chcę zaprosić na takie warsztaty, bo w tym stawie liczą, żeby się modlić. To też taki czas, doświadczenie w tym stawie liczą, rozpoczynamy od poniedziałku. Będą różne wspólnoty, między innymi tutaj też jedna na tym świecie, na to chcę uczestniczyć. Także jest wspólnota Zacheusz, czy też inne wspólnoty, które się zapisały na te warsztaty. Więc to by jeszcze chciała ze wspólnoty konkretnie się dopisać, to też poprzez naszą stronę internetową. Będziemy mieli 4 poniedziałki o godzinie 19. To będzie się działo w domu narodowym, bo tam jest taka świetna sala, która nas pomieści. Także z tego miejsca chcę powiedzieć o tej inicjatywie, którą podjęła nasza wspólnota Zacheusz. To jest jedna z tych inicjatyw, ale też bardziej też prośba o modlitwę, nie tylko. Bo naszym pragnieniem jest, abyśmy mieli dom wspólnoty. Dom, który będzie służył do różnych dzieł ewangelizacyjnych. Pragniemy, aby też w tym domu odbywały się różne sesje organizacyjne, różne rekolekcje, kursy, ale też tam w ciągu tygodnia mogły przychodzić grupy na formację, czy to z naszej wspólnoty, także jesteśmy otwarci na inne. Także tam działa nasze wydawnictwo, które też od niedawna zostało powołane. Mamy ogromne pragnienie wydać w roku 3, może 4 książki Ulf Ekmana. Ostatnio też mieliśmy sesję dla liderów, gdzie on prowadził dla nas taką sesję. Jak też współpraca z nim otwarła się na drogę też wydawnicza jego pozycji, a więc też miejsce na to. Też jako wspólnota jesteśmy zaangażowani w terapię psychologiczną, więc też taki wspaniały psychologiczny. Czy też jeszcze inne dzieła, które Pan Bóg powołał, więc ogłaszam, że jako wspólnota Zacheusz też zwracamy się do innych osób sympatyków, czy innych wspólnot, o takie wsparcie tego celu, tego domu, aby taki dom w Cieszynie powstał, on już istnieje, już jest blisko naszego klasztoru, stoi na sprzedaż. Mamy takie pragnienia, aby zakupić tego stowarzyszenia, bo jesteśmy stowarzyszeniem. Tego stowarzyszenia chcemy ten dom kupić i tam będziemy się te Boże rzeczy. A jednym z takich moich pragnień jest, aby tam było uwielbienie. Może nie, nie ustane, ale może wiedzieć, że nie. Pragnienia są wielkie, amen. Ale było od czasu do czasu spotykać się na uwielbienie, uwielbić Pana. Może godzinę, może dwie, może trzy, może 12 godzin. Są takie wspólnoty, są takie domy uwielbienia, gdzie trwa. W Polsce jeszcze nie jest nieustanny, no już na przykład w Stanach jest taki dom nieustanny, do uwielbienia, gdzie różne wspólnoty włączają się w uwielbienie Jezusa. A myślę, że na tym terenie to też była jakaś taka forma jedności z tymi braćmi chrześcijanami, gdzie mogliśmy razem wspólnie spotykać się na wspólnym uwielbieniu Pana. No więc pragnienia są duże. Za tydzień na czuwaniu będziemy też rozdawać takie ulotki z kątem na ten cel. Więc kto by chciał wspomóc, to ja już dziękuję. Oprócz tej modlitwy, którą też kładę na Twoim sercu, bo wiem, że to też od modlitwy przede wszystkim zależy, ale także jeśli chcesz się czymś podzielić. Ten dom gdzieś jest warty 500 tysięcy. Jak znajdzie 5 tysięcy osób, które zapłaci na 100 zł, to mamy dom. Prosta kalkulacja.
Więc to też chciałem upomnieć się też na Czesnokota, która się nazywa też tą intencję odbywa świętego. To tyle. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo i za chwilkę będziemy mogli się modlić indywidualnie. Thank you.
Thank you.
zabranie z powrotem. Przychodź każdego dnia ze swoimi łaskami, ze swoimi darami. Wylewaj się. Wylewaj swoje łaski. Wylewaj swoje dary. Wylewaj w duchach, które zbiegną, aby każdy